Ja bardzo cieszę się z tego dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że sołtysi przyjęli nasze zaproszenie. Jest tak duża frekwencja. W powiecie biłgorajskim jest bardzo duża liczba sołectw. Jest to ponad 180 na terenie wszystkich gmin. Dzisiaj spotykamy się z tymi najważniejszymi ludźmi w każdym sołectwie, żeby też usłyszeć o ich problemach, o tych kwestiach, które dotyczą ich lokalnych społeczności, bo sołtys tak naprawdę jest najbliżej ludzi. On najlepiej wie, czego ludzie potrzebują, jakie mają oczekiwania. W związku z tym chcemy się wsłuchiwać w ten głos sołtysów, ale też zaproponowaliśmy im dzisiaj taką formułę spotkania, gdzie będą mogli się spotkać z instytucjami, które zajmują się sprawami, które dotyczą rolnictwa, dotyczą spraw ważnych dla mieszkańców wsi. Są przedstawiciele KRUS-u, ODR-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którzy będą też opowiadali o programie Czyste Powietrze. Więc przekrój tematyczny jest naprawdę duży i myślę, że to spotkanie będzie bardzo merytoryczne i owocne dla sołtysów. Panie redaktorze, oczywiście tak samo jak wójtowie czy starostowie, również i sołtysi pojawiają się w Urzędzie Marszałkowskim, przychodząc z konkretnymi problemami. Bardzo często są to, tak jak u nas w całym województwie lubelskim, kwestia skomunikowania, czyli dostępu do dobrej drogi, tak? To jest kwestia służb, które żeby mogły dojechać, kwestia dojazdu pogotowia, straży pożarnej, policji, więc przede wszystkim dominuje tutaj w Urzędzie Marszałkowskim problem dobrego dojazdu do miejscowości, bo tak się składa, że do bardzo wielu miejscowości te drogi są w fatalnym stanie i ten dojazd jest utrudniony. Dlatego też bardzo dobrze rząd w tej chwili rozpoczął program, który umożliwia remonty i naprawę większości dróg gminnych i powiatowych na naszym terenie. Sołtys na wsi to zajmuje się wszystkimi sprawami. To ludzie przychodzą z każdymi sprawami, a najwięcej ma problemy z wygonami, z drogami. No, przyjmowanie podatków to są takie małe sprawy. Drogi to wiadoma sprawa. No, każdy rolnik chce, żeby była dojazd do pól najlepsza droga. A na to trzeba środków. Środki pozyskać jest trudno. Drogi powiatowe, no u nas na szczęście w gminie mamy dobre. Tam jeszcze jest dużo do robienia dróg gminnych. Trzeba pójść nieraz do szkoły z dyrektorką porozmawiać, bo mamy i szkoły, i dzieci też dotujemy jako z rad sołeckich, pomagamy szkołom. Jakieś tam pieniądze zawsze dajemy, żeby ta szkoła istnieje, niechby tam ona była, bo dla nas jest to ważne, jako dla mieszkańców. Szkoły powinny być we wszystkich miejscowościach. Kiedyś to się tak mówiono, jeżeli nie ma szkoły, poczty, kościoła, nie ma wsi. I tak to by bynajmniej wyglądało. No, jest to zajęcie dla sołtysa, jest duże, tylko nieraz niedoceniane. No, problemów takich trochę by się nazbierało, ale najważniejszy problem to jest droga powiatowa, która nie jest położony asfalt, połączenie z Podkarpaciem. To jest taka miejscowość Jaszczębiec, Luchów Górny. No i takie problemy są jeszcze. Inne drogi, wygony, połączenie drogi gminnej, tak zwany Pirgowiec, który nie ma połączenia asfaltowego, tylko jest takie żużel sypany, półspółki różne. No i jeszcze jakie problemy tam są? No są problemy z pieniędzmi. Za mało jest dotacji do tych dróg powiatowych, co miał na myśli tych Jaszczębiec. No a z tych funduszy sołeckich to dotujemy koło gospodyń, szkołę, na remonty tam schodów, zadaszeń, na kobiety koło gospodyń to stroje, teraz tam żądają ubówia, żeby zasponsorować. No i sołtys ma ogromne obowiązki od społeczeństwa, bo wszyscy do sołtysa. Nawet jak radny jest we wsi, to nie tak do radnego, jak do sołtysa. Współpraca między urzędem a starostwem jak do tej pory układa się dobrze. Tylko ja chciałem powiedzieć może o czymś innym, bo u mnie w miejscowości, miejscowość Różaniec II, jest taki problem, że jest mało chodników, jest strasznie mało chodników. Droga powiatowa jest strasznie ruchliwa, bo odkąd otwarta została autostrada koło Przyworska,
wszystko na Rustocze jedzie przez Różaniec. I no niby ma się robić chodniki, ale chodników jest, to jest największy problem. Problem jest jeszcze taki, że tak jak inni to wspominali, dojazd do pól, wygony. No niby mamy ten fundusz sołecki, ale to tak, z funduszu idzie, dotujemy trochę szkołę, trochę koła gospodyń, to tam na dużynki, różne uroczystości patriotyczne się przeprowadza, na promocję wioski przychodzi, no i kasy po prostu jest trochę mało, no ale jakoś dajemy radę. A współpracujemy, współpraca jest, układa się w miarę dobrze. No. A ze starostą ja teraz jest nowy starosta, nowy wicestarosta. Także myślę, że będzie dobrze, to dopiero się rozpoczyna. Bardzo się cieszę, że w kolejnej miejscowości jest obchodzony Dzień Sołtysa. Tak naprawdę tym ludziom, którzy są najbliżej mieszkańców, najbliżej tych małych reprezentantów tych małych ojczyzn, należy się uznanie i podziękowanie za to, co robią. Ich rola jest bardzo ważna, bo oni są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami swoich małych miejscowości a władzą. Czy to władzą reprezentowaną w osobie wójta, czy też w dalszej perspektywie starosty, burmistrza, wojewody, czy nawet parlamentarzystów. Trzeba tę rolę docenić, ponieważ tak naprawdę oni mogą pierwsi sygnalizować i sygnalizują o potrzebach lokalnych społeczności. To jest bardzo ważne. Bez ich głosu tak naprawdę małe miejscowości, przypuszczam, że mogłyby rozwijać się nieco wolniej, a ich potrzeby mogłyby być niedostrzeżone. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim sołtysom za ich pracę, ponieważ jest to praca bardzo ciężka, którą pełnią całkowicie społecznie. Są to osoby zaangażowane, które mają na uwadze dobro swoich miejscowości. I tak naprawdę sołtys to jest taki ktoś, kto jest najbardziej zaufaną osobą dla mieszkańców danej miejscowości. Więc ja chylę czoła przed pracą pań i panów sołtysów. Dziękuję im za to, że przyjęli to zaproszenie i życzę dalszego zaufania tego społecznego i owocnych lat pracy kolejnych.